Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku jeden główny temat, bardzo ważny, to jest przedstawię Państwu pewną symulację, pewną grę wojenną, czy rezultat gry wojennej, która została zaprezentowana w ubiegłym tygodniu na Litwie. Dotyczy obrony Litwy przed Rosją, czy hipotetycznego ataku Federacji Rosyjskiej na Litwę i roli NATO w obronie Litwy. W tej grze wzięli udział emerytowani amerykańscy generałowie, ważne ośrodki analityczne. Warto się temu przyjrzeć, ponieważ argumentacja używana właśnie w stosunku do Litwy jest bardzo charakterystyczna do tej narracji, która coraz częściej występuje w Polsce. Która jest bardzo popularna w Polsce, zwłaszcza po roku 2022, która, krótko mówiąc, sprowadza się do takiego determinizmu, że Polska jest skazana na wojnę z Rosją. To jest taki skrajny determinizm historyczny i geograficzny, i mamy do czynienia z przygotowywaniem opinii publicznej do przygotowań do wojny z Rosją, i warto się przyjrzeć temu, w jaki sposób sami Amerykanie. I amerykańskie ośrodki analityczne podchodzą do tego typu symulacji, jak to ma wszystko wyglądać, kto na tym miałby najwięcej skorzystać, kto na tym miałby najwięcej stracić. Warto się temu naprawdę dokładnie, dokładnie przyjrzeć i temu poświęcam dzisiejszy odcinek podcastu geopolitycznego. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go, do komentowania, do lajkowania i do udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzimy do głównego tematu. 17 października 2024 roku podczas Litewskiego Forum Biznesu przedstawiono rezultaty gry wojennej, gry strategicznej, gdzie symulowano wojnę rosyjsko-litewską. Krótko mówiąc, tutaj założenie strategiczne było takie, że Rosja dokonuje Inwazji na kraje bałtyckie, zajmuje Łotwę, a następnie przeprowadza uderzenie na Litwę. I Celem tej symulacji miało być także zaprezentowanie, w jaki sposób będzie działało NATO, w jaki sposób Sojusz Północnoatlantycki może odeprzeć, czy próbować odeprzeć właśnie taką potencjalną agresję rosyjską. To jest właściwie pierwsze publiczne tego typu studium, ogłoszone publicznie, bo to też warto podkreślić, ogłoszone publicznie, i celem jego niewątpliwie jest pokazanie społeczeństwu litewskiemu, ale także biznesowi litewskiemu, przedsiębiorcom, no bo to w końcu odbywało się podczas Litewskiego Forum Biznesu, w jaki sposób Litwa miałaby być broniona i co powinna zrobić, aby móc skutecznie zapewnić sobie bezpieczeństwo. Warto się temu przyjrzeć, ponieważ w tym wszystkim, w całej tej układance, bardzo istotny był udział amerykańskich generałów, oczywiście w tej, w tej symulacji, w tej grze wojennej. Warto zauważyć, że wzięli tutaj udział no, nie przypadkowi oficerowie, ale emerytowani generałowie wysokiego szczebla, czyli generał Filip Bridlow i generał Ben Hodges. To jest bardzo interesujące, tym bardziej, że. W, tym, w, tej, w, tej, w tej grze. Ta gra została zaaranżowana przez m.in. waszyngtońskie Centrum Badań nad Wojną Nowej Generacji. I warto się temu przyjrzeć, ponieważ ta symulacja, to studium pokazuje, w jaki sposób elity amerykańskie próbują oddziaływać na świadomość elit politycznych, biznesowych, czy wreszcie na opinię publiczną krajów tak zwanej wschodniej flanki NATO, szeroko pojętej wschodniej flanki NATO, no, można to powiedzieć, że chodzi głównie o dziewiątkę bukaresztańską. I to jak w pigułce, jak w kalejdoskopie tak naprawdę, jak w soczewce skupia się tutaj cała Cały modus operandi działalności amerykańskich służb specjalnych i całej tej, powiedziałbym, walki informacyjnej, mającej na celu przygotowanie opinii publicznej, w tym właśnie establishmentu politycznego i gospodarczego, na różne, różnego rodzaju zawirowania geopolityczne i na oczywiście pewien wektor strategii amerykańskiej. Zatem przyjrzyjmy się temu, jak to zostało, jak to zostało przeprowadzone. Wizja została zaprezentowana m.in. na kanale Lietuvos Rytas, czyli tego największego litewskiego dziennika. To jeden z, z najbardziej wpływowych, opiniotwórczych dzienników litewskich. Na, I na portalu, i na kanale na YouTube jest obszerna relacja z prezentacji tego, tego studium i na tym oprę właśnie swoją analizę. Scenariusz tej gry wojennej zakładał, że Rosja dokonuje agresji na państwa bałtyckie, Estonia i Łotwa zostają zajęte, a następnie Rosja przygotowuje się do uderzenia na, na Litwę. W tym symulowanym scenariuszu rosyjskiego ataku na no, państwa NATO, Sojusz Północnoatlantycki potrzebowałby aż 10 dni, aby uruchomić artykuł 5. I tutaj jest bardzo ważne, ważne zastrzeżenie. Samo uruchomienie artykułu 5 to jest 10 dni. Natomiast brak tutaj szczegółowych informacji na temat konkretnych, konkretnych działań, które miałyby na celu zmobilizowanie danych wojsk, jeżeli chodzi o pomoc dla Litwy. Wiemy doskonale, że artykuł 5. No, właściwie zakłada, że każde państwo, każdy sojusznik decyduje we własnym zakresie, jakiej pomocy może udzielić. To nie musi być pomoc bezpośrednia, wojskowa, wysłanie konkretnych, na przykład związków taktycznych, napadniętemu krajowi, ale może to być pomoc medyczna, może być to zabezpieczenie logistyczne, może być to wsparcie w cyberprzestrzeni. No, tych możliwości jest naprawdę wiele. Natomiast w tej symulacji, w, tym, w tej grze wojennej przeprowadzonej przez Między innymi amerykańskich generałów kluczowe znaczenie miały mieć wojska niemieckie stacjonujące, stacjonujące na Litwie. I tutaj celem tej symulacji było, odpo było modelowanie odpowiedzi, odpowiedzi na to, właśnie z wykorzystaniem przede wszystkim tego komponentu niemieckiego sił NATO stacjonujących, stacjonujących na Litwie. Obecnie to jest około 800 żołnierzy niemieckich do końca 2027 Planuje się, że niemiecki kontyngent ma się powiększyć do 4800 żołnierzy i 200 pracowników cywilnych, a także ma być wyposażony w 44 czołgi Leopard 2. No i właśnie w tym. W tym scenariuszu, w tej symulacji kluczowe, kluczowy był ten kontyngent niemiecki, miał odpierać atak przeprowadzony z obwodu Kaliningradzkiego, a także w tym scenariuszu z okupowanej Łotwy, a także z Republiki Białoruś. Z trzech kierunków miała, miał być ten atak rosyjski, no i... Jak, jak tutaj, że tak powiem, założono, jest to najbardziej pesymistyczny, jest to najbardziej pesymistyczny wariant, najbardziej pesymistyczny scenariusz dla, 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 samej, dla samej Litwy. Jakie są, jak naprawdę to miało wyglądać, prze, przeprowadzenie tego? No cóż, pod koniec czwartego dnia. W tym scenariuszu wojny, wojny niemiecki batalion pancerny, niemiecki batalion czołgów miałby być już utrzymywany w centrum Litwy jako odwód, a następnie od piątego dnia tej symulowanej wojny 44 niemieckie czołgi Leopard 2 miałyby wyruszyć na północ Litwy, szybko przekroczyć granice obu państw, czyli Litwy i Łotwy i siódmego dnia... Uderzyć z flanki na główne siły rosyjskie nacierające właśnie od strony Łotwy. W ciągu trzech dni Bundeswehra miałaby rozbić przeważające liczebnie rosyjskie wojska i powstrzymać ich postęp na północy. Całość ta planistyczna bitwa miałaby trwać 10 dni i, i straty Litwy miałyby wynosić 17 czołgów. 145 pojazdów opancerzonych, 3650 żołnierzy. Siły Litwy, no siły NATO nazwijmy to siły NATO na Litwie. Jeszcze raz powtórzę, si straty Litwy w dziesięciodniowej bitwie miałyby wynosić 17 czołgów, 145 pojazdów opancerzonych i 3650 żołnierzy. Natomiast straty Rosji miałyby wynosić 411 czołgów. 1019 pojazdów, pojazdów opancerzonych i ponad 11 tysięcy zabitych. No i cóż, najciekawsza jest konkluzja tego, tej symulacji tej gry wojennej, ponieważ mimo tak przeraźliwych strat rosyjskich litwa miałaby zostać zniszczona i częściowo okupowana w ciągu niecałych dwóch tygodni zaciętych. Walk. To jest cytat z, z, materiałów, z materiałów przedstawionych przez Litwinów. Co ciekawe, ta organizatorzy tego, tego, plan, tego planowania, tego, tej, tej gry wojennej, przedstawiając, o czym już też wspomniałem, że jest to najgorszy możliwy scenariusz, którego można byłoby uniknąć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy budżet obronny Litwy zostałby zwiększony do poziomu 4% PKB. A także więcej oczywiście rozmieszczenia wojsk NATO, w tym tutaj są zalecenia o dyslokacji śmigłowców szturmowych Apache. Także są zalecenia, aby Zachód reagował szybciej, aby to było jednak krócej niż 10 dni, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no, oczywiście, warto zauważyć kompletne oderwanie od rzeczywistości autorów tej gry wojennej, ponieważ w żaden sposób nie symulowało się. Te, ta, ta, oczywiście, ten scenariusz nie symulował połączonych rosyjskich uderzeń rakietowych, bombowych, bezzałogowych, czyli tego porażenia komponentu lądowego sił NATO na, na Litwie. Co więcej, jest to kompletne oderwanie od doświadczeń ukraińskich. Doskonale wiemy, że no 44 czołgi, nawet tej klasy co Leopard II. Ich żywotność na współczesnym polu walki jest naprawdę nieduża. To jest kwestia tygodnia, to jest maksimum w, w, ty, w tym zakresie. Nie wiadomo skąd w ogóle wzięto te symulacje o tym, że zostanie zniszczonych 400 czołgów rosyjskich, 1000 pojazdów opancerzonych i zabitych ponad 11 tysięcy żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, biorąc pod uwagę, że na Litwie dzisiaj nie ma aż tak skutecznego systemu obrony powietrznej, który byłby w stanie ochronić przestrzeń powietrzną i komponent lądowy Sił Zbrojnych. Zbrojnych Republiki Litewskiej, przed połączonymi uderzeniami rakietowymi, bombowymi, bezzałogowymi, co zresztą pokazuje wojna na Ukrainie, jak bardzo znaczący jest, znacząca jest przewaga rosyjska, powietrzna, ale także przewaga artyleryjska. To jest kompletnie oderwane od rzeczywistości, i cała, cała właściwie ta symulacja, cała ta gra wojenna jest tak naprawdę sprowadza się do działań psyops, czyli do działań psychologicznych, gdzie tymi, tymi, że tak powiem, odbiorcami ma być opinia publiczna i establishment polityczny Litwy. On ma się być na tyle, w mojej ocenie, miał być na tyle zaniepokojony skutkami tej gry, aby właśnie zwiększyć budżet obronny, aby jeszcze więcej kupować zachodniego, zachodniego sprzętu. O to tutaj chodzi tak naprawdę. Ta gra wojenna nawet tak... Fantastyczna, bo to jest tak naprawdę military fiction czy geopolitical fiction, to co, to co w ogóle tutaj przedstawiono. Ma na celu tylko i wyłącznie załatwienie interesów Zachodu, i interesów gospodarczych w tym zakresie. Nawet przy tak optymistycznych założeniach, yy, konkluzja jest po prostu miażdżąca, że Litwa byłaby zniszczona i częściowo okupowana po dwóch tygodniach trwania walk. Sam, w ogóle, samo w ogóle to założenie, że tutaj jeden batalion czołgów niemieckich jest w stanie wyprzeć, odeprzeć atak wojsk rosyjskich. Jeżeli byłoby to zmasowane uderzenie z Łotwy, z Białorusi, z obwodu Kaliningradzkiego, no to, to już też świadczy o potężnym oderwaniu od rzeczywistości, ale bardzo ważna jest percepcja opinii publicznej na Litwie, bo establishment polityczny, także elity biznesowe, które włączyły się w prezentację tego typu tego typu fantastycznej symulacji, no jednak realizują ten wektor amerykański, ten wektor atlantycki w polityce, w polityce litewskiej. No i tutaj dochodzimy do, do przypadku Polski. Niestety, w Polsce również jest cała masa różnego rodzaju ekspertów, pseudoekspertów, którzy robią podobne symulacje, podobne gry wojenne. Mamy do czynienia z całą masą ekspertów, którzy nigdy w wojsku nie byli. A bawią się w strategów wojskowych, robią różnego rodzaju dziwne symulacje, upowszechnia się w opinii publicznej taki scenariusz, czy też taka wizja możliwego wygrania, czy, może inaczej, nieuchronnej wojny z Rosją. Bo to jest bardzo istotne, ten determinizm historyczno-geograficzny, który propagandyści sprzedają opinii publicznej w Polsce, że wojna z Rosją jest czymś absolutnie nieuniknionym. Cała masa pseudogeopolityków, czy też geopolityków, ale no właśnie, realizujących ten wektor atlantycki. Ale sama masa samozwańczych geopolityków, samozwańczych strategów, samozwańczych ekspertów od, od wojskowości y, symuluje tego typu y, działania, pokazuje, próbuje urabiać opinię publiczną, że wojna z Rosją jest czymś nie, nieuniknionym i wręcz symuluje, że taka wojna byłaby przez Polskę wygrana. No, to jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne. Ten przykład litewski yy, powinien dobitnie pokazywać elitom politycznym w Polsce, że jest to bardzo toporna propaganda, że jest to bardzo toporna walka informacyjna w interesie zachodnich korporacji, które chcą po prostu mieć rynek zbytu dla, swoich, dla swojego sprzętu. Tutaj nie ma mowy w ogóle o żadnym bezpieczeństwie ludności cywilnej, nie ma mowy o systemie obrony cywilnej i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest mowa o yy, wystawianiu mięsa Armatniego i to jest niezwykle niebezpieczne dla państwa polskiego. Pamiętajmy, że wojna na Ukrainie to nie nasza wojna. Polska nie ma żadnego interesu we wspieraniu dzisiaj Ukrainy. Polska nie ma żadnego interesu w, w, takich, w tego typu twierdzeniach o jakiejś nieuchronnej wojnie z kimkolwiek, bo to jest kompletny absurd i aberracja geopolityczna. Natomiast ja niestety jestem tutaj. Chciałem powiedzieć, no, chciałem powiedzieć realistą, niektórzy powiedzą, że pesymistą, ale uważam, że w Polsce ta opinia publiczna będzie przygotowywana do wojny z Rosją. Już jest przygotowywana ustami takich polityków jak marszałek Sejmu, premier, minister spraw zagranicznych. Widzimy wypowiedzi różnych generałów i w służbie czynnej, i w, e, generałów rezerwy, i w stanie spoczynku. E, moim zdaniem będzie, będą podejmowane różnego rodzaju działania popkulturowe. W zakresie przygotowywania młodych ludzi do, do, takiej, do takiej wizji będą promowane gry komputerowe, będą prym, promowane różnego rodzaju spotkania z symulacjami, czy takimi pseudo wojennymi, geo, pseudo-geostrategicznymi, które będą pokazywać, z jednej strony, nieuchronność wojny z Rosją, z drugiej strony, to, że Polska tutaj zwycięży, że nastąpi rozpad Rosji. No, widzimy zresztą całą masę tego typu propagandowych działań. O, nawet nie tyle od 2022 roku, co jeszcze wcześniej od 2014, czyli od początku wojny, wojny na Ukrainie. No, uczulam Państwa na tego typu działania, to są działania PR-owe, to są działania marketingowe, to są to działania w zakresie walki informacyjnej. One nie mają kompletnie nic wspólnego z rzeczywistością, podobnie zresztą jak ta gra wojenna zaprezentowana na Litwie.